Tak jest, Ameryka, panie i panowie, słychać ten dziki zachód, Viagra Boys ze Szwecji, a z nami Piotr Nawrot z New Jersey. Witam serdecznie, panie Piotrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zawsze już trochę ponury, zima za pasem i ostrzeżenia nad ciągającym sztormie. Nie mam żadnych zapasów, nie wiem, jak będzie ten sztorm długo trwał, ale nie zamierzam nigdzie wychodzić. Oj, panie Piotrusiu, to źle zabrzmiało. Ja do eksperta, do guru zadzwoniłem o takie porady typu vademecum skauta i myślę, że nie powinniśmy tego bagatelizować, jeśli chodzi o nasze rejony od rozciągające się od północno-wschodniego New Jersey po południowe Connecticut i południowo-wschodnie wschodni Nowy Jork, czyli Upstate, no tak od New Jersey, ale to chyba nad oceanem będzie najgorzej. Nie oszukujmy się, ale tutaj wiatr ma osiągać prędkość, dochodzić do 45 mil na godzinę. Panie Piotrze, oznacza to... Bardzo dużo. 45 mil na godzinę, proszę Państwa, to jest bardzo silny wiatr. Tego może tak nie czuć, jak się siedzi zamknięty domu, aczkolwiek w drewnianym amerykańskim domu, jak u mnie dmuchnie. Tak to jest. Dobrze, że pan to zwrócił na to uwagę, bo te molochy budowane gigantyczne na 4 piętra, no niestety ta sama technologia, to samo drewnienko, które na przestrzeni lat tak bardzo się skróciło i ten słynny 2x4 amerykański z początku zeszłego wieku był naprawdę gigantyczny w porównaniu z tą deseczką, listewką dzisiejszą. I panie Piotrusiu, to budownictwo, tak powiedzmy, deseczka, z zewnątrz płyta pilśniowa, a na to kładziemy styropian lub plastik. I koniec. Teraz, a te domy starsze, to tam nic nie mają w środku, są takie, że wiatr tam hula. Pan zwrócił uwagę na tego osławionego amerykańskiego 2x4. Rzeczywiście jest to taka moduł, który, za pomocą którego buduje się tej domy w Ameryce. Rzeczywiście wszystko się bierze, jest to wielokrotnością tego 2x4, czyli to też jest nieprawda, po 2x4 to wcale nie jest 2x4 i niczego tam inaczej. Dokładnie. Ale to razem mi się przypomniała sprawa cegły, bo o ile w Ameryce budujemy za pomocą właśnie 2x4, który jest potem modułem do wszystkich innych działań, wielkości, odległości, to w Europie, w Polsce jest cegła, która również decyduje o długości domu. I cegła była tak zbudowana, to nie jest przypadek, cegła jest przemyślaną rzeczą, tak samo jak 2x4 jest bardzo przemyślaną wielkością. To wynika między innymi z tarpaku, który potrafi ciąć belki w najbardziej pnie drewna, całe te kawałki w bardziej optymalny sposób, żeby z tego kawałka wyszło jak najwięcej. I tak samo było z cegłą. Cegłą można chwycić ręką, dlatego jej szerokość jest taka, że dorosły mężczyzna może to chwycić, może ją unieść. I każda z boków cegły potem jest jakąś częścią pozostałej. Czyli jest to absolutnie ekonomicznie przemyślana. Oczywiście to lata trwało, nim do tego doszli, do tej wielkości. Pamiętajmy, że cegły w Europie, tak zwane palcówki, czyli cegły średniowieczne, to są zupełnie innego wymiaru i to widać specjalnie przy rekonstrukcji starych budynków, zamków, pałaców. To te cegły starsze musiały mieć z wymiaru zupełnie inny i miały, nazywały się palcówkami, dlatego że na nich bardzo często znajdowano ślady palcy tych, którzy kiedyś tam w średniowieczu czy wcześniej te cegły wypalali, wyrabiali. No ale wracajmy na rzeczywistość amerykańską, domy z 2x4ów. Nie jestem kontraktorem, a koledzy tutaj kontraktorzy na pewno by nam mogli dużo ciekawego powiedzieć. Trafiajmy do zimy. Zima, która nas czeka, zrobi się co roku chyba bardziej intensywna. Pamiętam, jak przyjechałem, była jednak taka bardziej łagodna. No ale widocznie w tym roku zacznie się rzeczywiście jeszcze przed kalendarzową, ale w każdym razie zaczniemy do niej. Pan pytał się o porady skauta. Ja zawsze się denerwuję, jak ktoś wjeżdżam gdzieś tam w samochodem, w wycieczkę, ktoś, a tylko wziął lekki sweterek i bez czapki. Ja mówię, nie, czapki, a jest ciepło. Ciepło jest w samochodzie, ale gdyby się coś stało, w jakiejś zaspie śnieżnej, albo gdzieś tam trzeba było stanąć przy krawężniku, a nie daj Boże w rowie, to wtedy silnik się wyłączy i będziemy musieli czekać na pomoc. Dlatego proszę zawsze pamiętać, zabierajmy ze sobą w zimę kurtkę, czapkę, rękawiczki, takie rzeczy, które mamy w samochodzie, mamy w bagażniku, nie musimy tego na siebie zakładać.
ale gdyby się nam coś przytrafiło, to będzie nam znacznie przyjemniej i bezpieczniej, a niektórzy w dłuższą podróż zalecam zdecydowanie poduszkę, kawał koca, bo to się może przydać, zwłaszcza w zimę. I panie Piotrusiu, na pytanie studentów na całym świecie, czego obawiają się najbardziej, mówią o tym, że braku internetu. No młodzi ludzie nie wiedzą o tym, że najpierw chodzi o prąd, jeśli nie ma prądu, to dopiero później nie ma internetu. Oni tak od razu z tym internetem, bo już rodzą się, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale zostańmy na chwilę w domu, bo wiemy, że oczywiście przyda się łopatka jakaś w samochodzie, to nie jest nic śmiesznego, dobry odśnieżacz, szczotka, skrobaczka, dobry płyn w wycieraczkach, bardzo istotne, aby nie zamarzał przy tak niskich temperaturach. To jest całe wyposażenie, przygotowanie samochodu na zimę, ale w ekstremalnych sytuacjach, kiedy jesteśmy zakopani i tracimy wszelkie nadzieje. Jedynym sposobem, który ja znam, oprócz podłożenia czegoś sensownego pod koła, w zależności od tego, jaki mamy napęd, a na ogół zimowy, no niestety, jeśli mieszkamy gdzieś w górach, no to logiczne jest, że nie zaoszczędzimy na napędzie tylko i wyłącznie dwukołowym. Wtedy rozważamy jedynie alternatywę samochodu z napędem na cztery koła, ale no spuszczenie powietrza z opon. To jest ekstremalna sytuacja, aby wyjechać. Jedna z takich właśnie trików, które stosują kierowcy zawodowi, ci, co mają auto takich poza terenu, utwardzonymi drogami, to pamiętajmy o tym, że na piasku, na plaży, gdzieś właśnie w miejscach tego śniegu, spuszczenie powietrza, zmniejszenie o wiele, wiele tych ciśnienia niż jest normalnie zalecane, może nam dać szansę i z reguły pomaga w wydostaniu się w dużych kłopotach i trudnościach. No ale na tym potem, jeżeli się wyjdziemy, musi mieć pompę, żeby to uzupełnić się powietrze, niszczymy całą oponę. Ale czasami nie ma innego wyjścia, pamiętajmy o tym. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli będzie śnieg, zadymka śnieżna, gołoleć, takie rzeczy, przede wszystkim należy się zastanowić, czy na pewno musimy dzisiaj jechać. To prawda. To za to panu serdecznie dziękuję, bo naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia, niewychodzenia z domu, pozamykali nam puby, restauracje, sklepy, chyba nie ma największego problemu, że przeprosimy kogoś i nie spotkamy się z nim w cztery oczy. Jeśli ten internet będzie w domu, no dzisiaj na Zoomie tak zwanym możemy się spotkać z całym światem. Ale właśnie, panie Piotrze, jak przygotować dom do zimy, bo to, przepraszam najmocniej, ja rozumiem, że pan nie jest kontraktorem, no ale dla nas jest naszą wyrocznią i w wypadku sztormów wodnych, no wiemy o tych workach piaskowych, tutaj jednak dobra szufla, pomyślenie o takim kominku, kozie nawet, starej nazwie, zawsze przydałoby się. Te kominki w domach sprawdzają się, prawda? Rzeczywiście, ja mam kominek w domu i rzeczywiście na zimę próbuję zgromadzić kilka tam różnych takich paczek z tym materiałem palnym, czyli albo te specjalne tam kielty log, albo zwykłe kawałki drewna. Który, przepraszam najmocniej, już jeśli mówimy o Wademekum Scouta, to jest to taki priorytet, aby tym logiem, tak zwanym amerykańskim, rozpocząć nasz sezon grzewczy. Oczywiście po kilku latach nieodzowne jest przeczyszczenie i my możemy się pobawić w takiego kominiarza, jeśli nasz dach nie jest stromy, nie jest wysoki. Szczotka do czyszczenia kominków, zaznaczam, niekomercyjnych kominów, dostępna jest we wszystkich sieciach sklepów kontraktorskich, kosztuje około $25. Także to w naszym zakresie, w naszych rękach, ale log powinien przeczyścić nam ten komin i tak powinniśmy dać mu spokojnie wygasnąć, a dopiero później palić drzewem. I panie Piotrusiu, wyprzedzę pana, ale priorytet, nigdy drzew iglastych w naszych kominkach nie powinno być. Proszę. To powiedzieć, bo pamiętajmy, że te drzewa i gwiazdy zawierają dużej ilości tych wszystkich to żywic. Substancji smolistych, tak jest. Które potem nie spalają się do końca, osiadają w tym przewodzie kominowym i w pewnym ściekają, momencie... Ściekają żywica. Zapali. Mm-hmm.
dopiero będzie rzecz, wtedy szczotka nam nie pomoże, tylko straż pożarna. A panie Piotrusiu, ale to zaznaczmy, bo jeśli ktoś nie uświadamia sobie, co dzieje się w naszym kominku i kominie, jest to po prostu eksplozja. Jest to wybuch roznoszący rurę, po prostu eksplodują, cegły pękają i mamy do naprawy pół domu. Tak, w związku z tym w żadnym wypadku drzewa iglaste nie nadają się do palenia w kominie, w kominku takim. To absolutnie nie wchodzi w ruch, bo przestrzegam przed tym. Co do wspinania się zimą na dach, ja tego nie zalecam, aczkolwiek mam doświadczenie wspinacza zimowego górskiego, ale to jest zupełnie co innego. Jesień, panie Piotrusiu, tak. To już mamy z głowy wszyscy przeczyszczone kominy od jesieni. Jesienią były czyszczone. Tak, tak, tak. W związku z tym pamiętajmy również o tych takich właśnie miejscach, których warto zapamiętać o zakręceniu wody, bo to się potem może okazać, że wiosną jak puści lód, to w tym garażu, w piwnicy nam zacznie ciec rura, w której była zgromadzona woda. Jeszcze dzisiaj jest mora, że można odkręcić kran, zabezpieczyć, żeby w przewodach tych, które są niezizolowane, nie znajdowała się woda. Tak jest. To na pewno. I teraz na pewno nie zaczynamy od śnieżania wtedy, kiedy jest zamieć śnieżna, tylko jak tylko przestanie padać. Póki ten śnieg jest tylko puszysty, dużo łatwiej go odgarnąć niż na drugi, trzeci dzień, kiedy zmieni się w bryłę lodu. Wtedy już będzie walka naprawdę górnicza z tymi zaspami, które przysypały nas dom. To na pewno. Warto też również czasami pamiętać o tym, żeby wycieraczki podnieść do góry, przysłonić szybę, żebyśmy rano, kiedy będziemy musieli jechać, naprawdę już będziemy musieli jechać, żeby nam było łatwiej samochód oczyścić. To też są takie praktyczne rzeczy. Niektórzy tam zamykają akumulatory do ciepłe miejsca, ale myślę, że to chyba już nie w Ameryce. Mamy lepsze akumulatory, które wytrzymują, a jak nie, to trzeba je podładować. I to jest kilka takich rzeczy, których warto pamiętać o domu. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, gdyby był taki silny wiatr, wypchnął nam okno, czy coś, jakieś drzwi uszkodził, to pamiętajmy, że zamknięcie tych drzwi, tych okien jest najważniejsze, bo konstrukcja domu obliczona jest na to, że wiatr będzie naciskał z zewnątrz. Śnieg będzie naciskał z zewnątrz na dół. Ale w momencie, kiedy jest wypchnięte okno, albo drzwi rozdarte, to uderzenie wiatru powoduje, że ciśnienie wewnątrz domu wzrasta z podmuchem wiatru i unosi dach do góry, albo wywala drzwi i inne rzeczy. I to w ten sposób podczas huraganu giną, dozwalane są domy. Po prostu w jakiś otwór dostaje się powietrze pod dużym ciśnieniem, nadmuchuje jak gdyby dom od środka i rozwala dach do góry. I to dlatego przed huraganem należy zabezpieczać drzwi i okna płytami właśnie sklejkowymi. Mam nadzieję, że nie będzie takich wiatrów w najbliższym terminie, ale na przyszłość podczas huraganu właśnie po to zasłania się okna, żeby nie spowodować tych różnicy ciśnień. To jest najważniejsze przy katastrofach. Panie Piotrze, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Pomagajmy sobie, nie czekajmy, aż inni przyjdą z pomocą i ja, jeśli Pan pozwoli, dorzucę te najważniejsze gadżety, które u mnie w domu, elektrycznym domu zaznaczam. Nie mam żadnego ogrzewania olejowego, gazowego. No po prostu jestem uzależniony od elektrowni. No to więc bardzo dużo, przyznam się, to już tak powiem. 2 galony oleju do nafty, zapalniczki, cała szuflada wypełniona zapałkami, zapalniczkami. Oczywiście stare, antyczne, z okresu wiktoriańskiego, lampy naftowe w domu. No i przyznam się, że kiedy wszyscy biegali za tym makaronem, ja po antykwariatach szukałem adapteru na korbkę i wiem, że jestem doskonale przygotowany kolekcją 78-obrotowych płyt bakielitowych przed wynalezieniem winylu. Stare Polki Barniego Witkowskiego i inne doskonałe utwory przydają się przy takiej lampie. O, panie, nie, teraz pan tu taki już... To pan jest ten, który umie przetrwać najwięcej. Panie Piotrusiu, tylko odczekałem moment, kiedy wszyscy przestali kupować i tego makaronu rzeczywiście nie było. Zostawiłem to, poszedłem w inną stronę. Więc ja nie jestem taki przebiegły i taki sprytny, i tak zabezpieczony, panie Marcinie. Ja po prostu twierdzę, że jednak wcześniej czy później to się minie, nawet największa katastrofa. W związku z tym niektórzy twierdzą, że należy mieć przede wszystkim dobre towarzystwo. Tak jest. Dobra książka.
dobra książka, ta świeczka, ta lampka żaru, absolutnie baterie i latarki, to jest konieczna rzecz, dobrze mieć taką jedną, która oświetli nam pomieszczenie, w którym będziemy siedzieli, grali w karty. A dzisiaj, panie Piotrusiu, jedna mała bateryjka, tak zwany paluszek, doskonale oświetla naszą lidową latarkę, która no po prostu jest genialnym wynalazkiem. Ta żarówka jest nieporównywalnie silniejsza. Odejdźmy od tych starych akumulatorów, odejdźmy od tych starych latarek, od tych starych żarówek ze względu na skuteczność. No jest nieporównywalnie silniejsza latarka nowej generacji. No i wydajność. Ta bateryjka starcza dosłownie na cały dzień, jeśli non-stop jest włączona. Tak. Ja jeszcze polecam tak zwane lampki czołówki, to takie, które na czole zamieszczamy i świecimy. Jak laryngolog i dentysta. Tak, tak. I to są bardzo praktyczne, przydają się cały czas w wszystkich pracach remontowych i sytuacjach awaryjnych. Pan powiedział o makaronie. Ja twierdzę, że wiele osób raczej zabezpiecza się nie tyle spiżarnie, czy jakąś inny schowek i z tym schowkiem próbuje przetrwać te kilka dni, co oczywiście nie polecam, ale wiem, że to się sprawdza w życiu i można tam mieć ze trochę szkła więcej niż makaronu i wtedy da się przetrwać nawet tak jest. Największy. A naprawdę ale... spirytus się nie psuje. Tak, tak, to ja myślałem, że spirytus można rozlać na drobniejsze, ale tutaj to też warto pamiętać o takim, żeby sobie też towarzystwo, zwłaszcza jak nie będzie prądu, można było coś poczytać, coś czas ten spędzić w jakimś gronie rodzinnym, to rzeczywiście nie wpadać przede wszystkim w panikę, bo to minie i dzień, dwa, trzy i będzie wszystko w porządku. Więc jeszcze raz, powtarzam, to jest moje zalecenie. Jak będzie śnieg, duży opad, to zastanówmy się, czy musimy gdzieś jechać. Jeżeli nie musimy, nie ryzykujmy, nie blokujmy tych wąskich, zasypanych ulic jeszcze jednym samochodem. Miejmy tych, tak jak pan zalecił, makaron, ryż i inne atrakcje, w barku też. I przeczekajmy z rodziną ten czas, aż to minie. No, myślę, że to pierwszy sztorm tej zimy, ale przetrzymamy go szczęśliwie. Zdecydowanie im pamiętajmy stare przysłowie, żeby na złość babci nie odmrażać sobie uszu. Naprawdę nie jest wstydem noszenie czapki ani szalika, ciepłych rękawic, bardzo dobrego, wysokiego, ciepłego, ocieplanego obuwia, skarpet góralskich, kalesonów. Nie wstydźmy się tego, panie Piotrze. Tak jest. W moim wieku, proszę pana, ja już niczego się nie muszę wstydzić. Doskonale. Ale przypomniał pan jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy, i to zalecam, rękawice w samochodzie. Gdyby się nam coś stało, ten samochód trzeba było wypychać. Nie daj Boże zmieniać koło lub coś bez rękawic. Cokolwiek. Panie Piotrze, nawet to skrobanie szyby zamarzającej po prostu to jest. Odmawiają palce posłuszeństwa, sztywnieją nam. Od razu, dlatego jeszcze raz zaproponuję zapakować do bagażnika, do środka jakąś parę rękawic ciepłych, grubych, które będziemy mi tam zawsze wozić aż do lata, a może i dłużej, i żebyśmy je mieli zawsze pod ręką, nigdy nie było sytuacji, że dmuchamy na końcówki palce, a z tych śrubki od tego koła nam się wyślizgują w ten śnieg po ciemku, bo nie mamy latarki na czole. W ogóle tragedia robi się niesamowita na zwykłej, prostej drodze, którą codziennie żeśmy przejeżdżali, a w tym wypadku się zrobiła sytuacja paskudna. Ciemno, zimno, właśnie powietrze. Ciemno wszędzie, tak jest. Co to będzie, co to będzie. Panie Piotrusiu, płynnie przejdźmy, bo zaledwie 10 minut pozostało do pełnej godziny i wiadomości. No nie omieszkam zadać panu pytanie. Wiem, szanuję i bardzo kulturalnie chciałbym porozmawiać o wczorajszym dniu, na który również i pan z niecierpliwością oczekiwał oficjalnego, bo to już chyba naprawdę, ja wiem, że teorie spiskowe są, no powiedzmy, konikiem pana. No tak. Słyszałem jednego ze znanych działaczy, który ze wschodniego wybrzeża kilka lat temu przeniósł się na Florydę i powiem panu, no byłem przerażony, słuchając historii o wprowadzeniu stanu wojennego, wyprowadzeniu gwardii na ulicę na 70 tysięcy Yankeesów, którzy poparli Donalda Trumpa. Rozglądałem się po bokach, mając słuchawki na uszach, gdzie oni idą, skąd oni, z której strony. Ja mam nadzieję, że te teorie spiskowe w końcu się skończą.
Nie, nie, panie Marcinie, nie ma teorii spiskowej, są tak stare jak ludzkość, jak poszukamy gdzieś w Egipcie, w Grecji, gdziekolwiek zawsze były teorie spiskowe i są i dzisiaj, tylko tyle, że istnieje tak zwany zdrowy rozsądek, panie Marcinie. Tak. Te teorie spiskowe ja bardzo lubię powtarzać, bo w ogóle są, śledzę z uwagą i w ogóle fascynuję się, ale nie tracę przez tego rozsądku. Tak jak mówiłem, że wszystkie opowieści mają tam, co 14 grudnia dowiedzieliśmy się, kto jest prezydentem elektem, oficjalnie. Następna data to będzie zaprzysiężenie prezydenta elekta. Czy ktoś wyjdzie na ulicę? Ale panie Piotrusiu, jeszcze ten szósty dzień styczniowy, prawda, kiedy kongres zatwierdza wyniki, bo ja właśnie nie wiem, jaki popełniłem błąd. Znowu zostałem zaatakowany bardzo, bardzo mocno i przepraszam wszystkich czytelników, słuchaczy radiowego Facebooka, że używam tak niepopularnych słów jak aklamacje. Prawie przez aklamację członkowie kolegium elektorskiego poparli Joe Bidena i oficjalnie został ogłoszony 46. prezydentem, na co tłumy pytają się, to został czy nie został, panie Piotrusiu? Nie, dopiero będzie prezydentem, jak złoży przysięgę. Dopóki tego się nie zrobi. Oczywiście, to nie jest prezydent. No ale jest dostał wczoraj oficjalnie to służbowe zielone światełko, na które czekał, prawda? I już można powiedzieć oficjalnie, już nie fake news, już nie media, już nie CNN, prawda? O tym mówiłem kilka tygodni temu, mówiąc, zaczekajmy kolejne etapy. Dziękuję. Dzisiaj jest oficjalnie może używać tytułu prezydent elekt. Tak jest. I to przysługuje łącznie z różnymi tam zwyczajowymi innymi rzeczami. Dopiero potem, gdy obie izby kongresu zatwierdzą... I to jest 6 stycznia, zatwierdzony wynik, prawda? Tak. I wtedy już praktycznie nie ma żadnych formalnych... Tylko i wyłącznie mamy 14 dni, czyli dokładnie 2 tygodnie samą ceremonię zaprzysiężenia, kiedy Joe Biden podniesie lewą rękę, a prawą będzie trzymał na Biblii i mówił, że przysięga na Biblię, na Konstytucję, że będzie sprawował. I wtedy w związku z tym tak brzmi formalnie, czy się coś wydarzy. Jeżeli się wydarzy coś, co będzie niezgodne z konstytucją, jest nielegalne. Wszystko, mam nadzieję, będzie, obojętnie czy mi się to podoba, czy nie. Czy nie jestem zwolennikiem prezydenta Bidena, nie jestem, ale szacunek i przestrzeganie prawa jest ważniejsze, bo jeżeli z jakimkolwiek powodu przestaniemy przestrzegać zasad konstytucji i prawa, to robi się tu straszliwy bałagan, który na nas się odbije jeszcze gorzej niż to, co się dzieje. W związku z tym jeszcze raz powiem, to jest moje zdanie. Jestem tutaj za przestrzeganiem prawa i konstytucji. Jeśli nie umiem udowodnić, że coś się dzieje niezgodnie z prawem, to muszę jednak przestrzegać tego prawa. Albo wskażę przyczyny, udowodnię przed sądem, wtedy jest zupełnie co innego. Na razie niczego takiego nie udowodniono. W każdym razie Sąd Najwyższy również stwierdził, że nie ma powodów. No, czy mi się to podoba, czy nie, muszę to respektować. Tak jest. I to jest moje zdanie, panie Marcinie. Nie lubię Bidena, uważam, że to jest nieporozumienie, że to jest katastrofa. Panie Piotrusiu, była ta sama sytuacja 4 lata temu, prawda? I sympatycy Donalda Trumpa mówili, no trudno, musicie się z tym pogodzić, prawda? Więc jest ta sama sytuacja. Ja odpowiadam tak samo. Ja się muszę z tym pogodzić, uszanować wolę, przepisy prawa i konstytucji. Jeżeli mi się to nie podoba, mam dwie opcje. Albo wyjechać z tego kraju, albo spróbować z drogą demokratyczną. Albo przepraszam najmocniej, na moment spróbować wyłączyć się z tej polityki, bo myślę, że zbyt wiele osób z Polonii traktuje to jakoś naprawdę bardzo personalnie, tak jakby, nie wiem, rodzina się rozpadała, jakby został jeden z członków rodziny, ten najważniejszy, obrażony, prawda? Ja też, jak opowiadam, nie ukrywałem tego, głosowałem na Trumpa i dalszym... I panie Piotrusiu, my to pamiętamy i bardzo kulturalnie rozmawiamy od kilku tygodni. On nie wygrał, uważam, że to jest nieporozumienie, właśnie katastrofa dla Ameryki, ale... Na szczęście moje przewidywania nigdy się nie sprawdzają. Nic nie ma. Ale panie Piotrusiu, już Orwell mówił o ataku obcych i prawda?
Wojny nie będzie, na pewno wojny secesyjnej na pewno nie będzie. Gdzieś tam szyby mogą polecieć, gdzieś tam kogoś mogą poturbować. No ale właśnie, ale kiedy, to... panie Piotrusiu, bo przepraszam, nie ten słynny powodu. Działacz polonijny, który no, dla niektórych jest wyrocznią absolutną, który udzielił wywiadu dość znanej rozgłośni polskiej w Polsce, No, ja czekam, bo kiedy jest ta data? Kiedy jest ten moment? Ja myślałem, że wczoraj to się zacznie. To teraz kiedy? 6 stycznia czy 20? Wyjdą strzelać. Nie, z tego, co mi wiadomo, co mi ludzie donoszą, kręcę się w środowisku, że tak powiem, to proszę pana, nie ma takiej siły. Jest oczywiście grupa ludzi, którym to się nie podoba, ale zawsze jest grupa ludzi, którym się coś nie podoba. No więc to jest nic więcej. Czy ta grupa jest gotowa na działania typu takiego, nie takiego, powiedzmy, pamiętajmy, podpalono pół Los Angeles, podpalono Chicago, podpalono kilka Portland, inne miasta, mówię też w historii ostatniej, kilku lat, i jakoś się nic nie stało. To nie jest tak, że to jest wielki kraj, to nawet wiesz, w jakimś mieście gdzieś wybiją, żeby poturbują policjantów, czy nawet spalą ze dwa sklepy, to niczego to nie zmienia, bo to nie zmienia struktury. Nie, ani w tym kraju wojsko nie stanie przeciwko konstytucji, ani nawet ci, co mają karabiny i pistolety u pasa i są dość nerwowi, też nie zaczną. No bo panie Piotrusiu, przepraszam, tak na chłopski rozum, przepraszam, że tak sobie pozwalam mówić. Ale kto ma wydać ten rozkaz? No przepraszam, już były prezydent Donald Trump, czy obecny prezydent elekt? Nie wydał rozkazu. Pamiętajmy, że on też miał ograniczoną, mówię o prezydencie, tak. W wypadku tej zarazy. Pamiętajmy, że postawili się prezydentowi miasta, poszczególni gubernatorzy, poszczególni majorzy miast się mają dużą samodzielność władzy. I on też, nie, prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma, obojętnie kto nim jest. Nie ma aż takiej władzy totalnej, wbrew pozorom. I tutaj nie ma. Lokalne władze będą miały w niektórych miastach kłopoty większe lub mniejsze. Tak, ale tutaj nie wpadajmy w panikę. Ja nie wpadam w panikę. Bardziej się niepokoję o sytuację gospodarczą. I tu, co współczuję nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, bo chyba nim będzie Biden, że on będzie stanie przed kłopotem typu gospodarczego. Duży problem, to, duży problem. Na minusie, jednak na minusie. Na minusie, oczywiście. I on będzie próbował zwalić wszystko na Trumpa. Zresztą mu się nie dziwię, będzie tak próbował jest. Się jakoś bronić. Mieliśmy wszystko, historię z Obamą, słuchaliśmy tego przez 4 lata. No więc nie, to będzie i rzeczywiście tak sytuacja i tego się obawiam. Nie tam, że jakiś zamierzę, tylko tyle, że proszę państwa, zacznie brakować kasy w państwie, zacznie brakować kasy w naszych domach. Tak jest. Tak, i tu jest problem. I tu jest problem, ale panie Piotrze, nie kończmy audycji tych już pod koniec roku tak negatywnie. Proszę powiedzieć tylko już na koniec, ocenić. I bardzo ja się tutaj zupełnie już nie będę udzielał, nie będę słyszalny, bo tak dość dziwnie zachowała się strona polska. My wiemy doskonale, że jeśli chodzi o obóz rządzący, to ten wybór prezydencki no, był najgorszy. Scenariusz Donald Trump był naszym oczkiem w głowie, mówię o prawicy polskiej i wiemy o tym, że nasz prezydent Andrzej Duda no, po ogłoszeniu wyborów prezydenckich w listopadzie zaledwie powiedział, wysłał gratulacje dotyczące dobrej kampanii wyborczej. A wczoraj, po kilku godzinach ogłoszeniu już, że oficjalnie prezydentem elektem jest Joe Biden, no też te gratulacje nie były takie dobre. Gratulacje dopiero po zaprzysiężeniu. I wtedy zrobią wszyscy dorośli ludzie. Bo wcześniej to jest tylko elekt, no to tamte wybory mu się kampania udała, to się robi żywnościowe, ale do stanie, to wtedy panie Marcinie dopiero się wtedy wysyła, bo jeszcze się wiele różnych rzeczy może wydarzyć. Czy rzeczywiście Polska, pamiętajmy, że nikt nie kocha Polski, ani prezydent Trump nie kochał Polski, tylko jest biznesmenem. No właśnie, panie Piotrusiu, bo przepraszam, ale tak musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Przepraszam, ale takich państw jak Polska dla Ameryki jest troszeczkę więcej. My nie jesteśmy pępkiem świata, nie jesteśmy narodem wybranym, bo to ma swoją inne miejsce, prawda?
Tak, Ameryka patrzy nie z punktu widzenia Polski, tylko ze swojego. Polska jest jednym z krajów, może nawet w jakiś sposób ważnym, bo jest dużym i tu przy granicy ze Związkiem przed Rosją, czyli blokiem wschodnim, i to z jakiegoś tam punktu może być ważne, ale to nie jest ani odbiorca ekonomiczny produktów, ani dostawca jakiejś ilości produktów, które mogłyby zaważyć o rynku amerykańskim, ani odbiorcą, czyli jakimś miejscem, gdzie producenci amerykańscy mogliby sprzedać ogromne ilości towarów. Nic takiego nie ma. Jeśli chodzi o strategiczne, taktyczno-wojskowe, no to jest pierwsze miejsce, gdzie tam tak spalą tą Polskę czy z tej, czy z tamtej strony bombą, więc to nie ma znaczenia, jako strefa buforowa jest traktowany przez obie siły, mówię to z Rosję, która przyjedzie przez Polskę czołgami bez zatrzymywania. Ale dobrze, że pan o tym mówi, bo ta strefa, co wydarzyło się od kilku tygodni wydarzało i powiem panu, ten układ były sowiecki, nasza miłość do Węgrów, Polak-Węgier, dwa bratanki, etc., etc., ale tak naprawdę źle to wygląda w pewnym momencie, bo zostaje nam tylko Putin. Więc nie wiem, czy Putin na pewno nie jest naszym przyjacielem, nie oszukujmy się, on nas wykorzysta tak jak każdy, tak jak ani Niemcy nie są naszym przyjacielem, Polska jest tam, gdzie jest nad Wisą, a to niestety jest. Nie jest najlepsze położenie chyba z punktu widzenia militarnego. Wszystkie wojny się przez nas przewalały i nie widzę powodu, żeby następna też się przez nas nie przewaliła. A w związku z tym to tak jest. A czy umiemy z tego wykorzystać jakieś pozytywne strony, że możemy być miejscem tranzytu handlowego, że możemy być miejscem, gdzie się stykają biznesy i z tego czerpać zyski, to tylko może świadczyć o naszych zdolnościach handlowych, intelektualnych i innych. Na razie jest tak, jak jest. Niemcy nas nie kochają, Rosja jeszcze mniej, Amerykanie też nas nie będą. Jeszcze raz powtarzam, żaden chłopak z Teksasu nie będzie umierał za polskie Suwałki. Nie łudźmy się, na pewno nie. I w związku z tym nasza miłość do Ameryki i amerykańska do nas powinna być podyktowana rozsądkiem zdrowym i biznesem. Owszem, nic za darmo, za wszystko trzeba zapłacić. No niestety, panie Piotrze, musimy tak zakończyć. Jest jak jest. Jest jak jest, ale za tydzień będzie lepiej. Obiecujemy, panie Piotrze. Mam dobrze? Nadzieję. No, na pewno bardziej optymistycznie, bo będzie to nasze spotkanie przed już świętami. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Panie i panowie, Piotr Nawrot i ja żegnam się już z państwem, życząc udanego wieczoru. W tym momencie oczekuję na wasze telefony. Już mogę odbierać je. Kłaniam się nisko, Marcin Filipowski. Czy dojadę w czwartek? Oto jest pytanie. Pozdrawiam serdecznie.